O sporym pechu można mówić w kontekście przebudowy drogi Dzierżoniów-Łagiewniki. Opóźniona wciąż inwestycja ma teraz szansę ruszyć pełną parą. Marszałek województwa zapewnia, że zostanie oddana do użytku w przyszłym roku, a urząd nie będzie musiał zwracać unijnej dotacji. Faktycznie, no problem był, bo tak jak pani zauważył, od 2006 roku jest prowadzony proces projektowy. Najpierw była koncepcja, później dokumentacja projektowa. W międzyczasie był wprowadzany program Natura 2000, który wstrzymał skutecznie na rok czy na dwa lata projektowanie. Faktycznie, jak już się udało sfinalizować umowę z wykonawcą, po 3 miesiącach wykonawca niestety ogłosił upadłość. No to jest normalne zdarzenie gospodarcze, rynkowe i na to wpływu w zasadzie ani DSDiK, ani nikt inny nie ma. Natomiast teraz jesteśmy już w tym momencie, że widać, że możliwe jest skuteczne wykonanie tej inwestycji. Inwestycja znów będzie nieco opóźniona, bo już wiadomo, że przez kolejne zawirowania nie uda się jej skończyć w pierwotnym terminie, czyli do końca 2013 roku. Pozytywna wiadomość jest jednak taka, że ma się to udać w 2014, o czym zapewniał wizytujący teren budowy wicemarszałek województwa dolnośląskiego. To znaczy ja nie obiecuję, że do końca roku, bo ona miała być w projekcie do końca roku, do grudnia 2013 roku zakończona. Wtedy, kiedy był wyłoniony wykonawca Mosta Sałkę-Dzierżyn-Koźle, ale w związku z trudnościami, jakie miał, firma się po prostu rozpadła. Musieliśmy przekazać to konsorcjantowi, czyli Polimex Gliwice. I mam nadzieję, że kilkumiesięczne opóźnienie, które może się zdarzyć, będzie, co pozwoli, że na początku 2014 roku ta droga zostanie zakończona, z tym, że myślę, że te główne prace powinny zostać zakończone w 2013 roku, dotyczące samej jezdni. W 2014 roku mają być jeszcze prowadzone prace dodatkowe, związane z budową chodników czy ścieżki rowerowej. Najistotniejsze jest jednak to, że nie jest zagrożone finansowanie inwestycji, a przesunięcie terminu nie ma wpływu na dotację, którą Urząd Marszałkowski otrzymał z Unii Europejskiej. I tak naprawdę najważniejsze jest, żebyśmy skończyli przed rozliczeniem środków unijnych, bo to jest inwestycja dofinansowana kwotą około 38 milionów z regionalnego programu operacyjnego i tu jest ważny dla nas termin grudzień 2014 roku, żeby został zakończona ta budowa i żebyśmy w terminie, czyli do połowy 2015 roku mogli rozliczyć ją i to tutaj nie mamy zagrożenia żadnego. Obecnie inwestycji nie prowadzi już firma Polimex, ale wyłoniony za zgodą wszystkich zainteresowanych, tak zwany główny podwykonawca. Za zgodą DSDiK został powołany generalny podwykonawca, firma Prinsz z Katowic, przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych z Katowic, który generalnie ma jakby przejąć tą budowę i w porozumieniu oczywiście we współpracy z Polimexem Mostostal wykonywać te prace. Firma Polimex zwróciła się do nas z taką prośbą, że utworzyła swoją własną spółkę celową właśnie między innymi do wykonania tego zadania. Czy wyrażamy na to zgodę? Wyraziliśmy zgodę. Jest to na tyle wiarygodny wykonawca, że powinien tą podołać tej inwestycji. Obecnie prace idą pełną parą. Na dwóch odcinkach drogi z Uciechowa do Kołaczowa i z Sieniawki do Ratajna wprowadzono już ruch wahadłowy. W miarę postępu prac inwestycyjnych niektóre odcinki drogi będą również czasowo zamknięte. Utrudnienia w ruchu potrwają do końca grudnia tego roku. Aby ich uniknąć, wicestarosta Dzierżoniowski zachęca do wybierania innych tras dojazdu do Wrocławia. Wiemy, jakie będą kłopoty, no wiemy, że w trakcie budowy przecież tam ciężko będzie przejechać, że ten przejazd Dzierżoniowa do Łagiewnik będzie trwał nie 15 minut, a nieraz pół godziny, czy nawet do godziny, jak będzie wprowadzony ruch wahadłowy. Postanowiliśmy wskazać mieszkańcom taki dojazd do Wrocławia, czy do ósemki alternatywny. I pokazaliśmy 6 możliwych tras, które omijają drogę Dzierżoniów-Łagiewniki i w zasadzie niewiele nadkładając kilometrów, czy niewiele czasu wydłużając ten przejazd, można spokojnie do Wrocławia dojechać. Podajemy zatem 6 przygotowanych przez starostwo alternatywnych tras dojazdu do Wrocławia z pominięciem odcinka drogi Dzierżoniów-Łagiewniki. Pierwsza z Dzierżoniowa przez Dobrocin, Gilów i Niemczę do drogi krajowej nr 8. Druga przez Mościsko, Jagodnik, Świdnicę i dalej drogą krajową nr 35 do Wrocławia. Trzecia trasa przez Kołaczów, Słupicę, Oleszną do Jordanowa Śląskiego na drodze krajowej nr 8.
Czwarta prowadzi przez Kiełczyn, Wiry i Sobótkę do Mirosławic na drodze krajowej nr 35 do Wrocławia. Można także, wybierając wyłącznie główne trasy, pojechać lub z Dzierżoniowa do Świdnicy i dalej do Wrocławia, albo z Dzierżoniowa do Ząbkowic i dalej ósemką do stolicy regionu.